Gratuluję trenerowi zwycięstwa. Uważam jednak nieco inaczej, że przegraliśmy mecz, którego nie mieliśmy prawa nawet zremisować. Myślę, że w pierwszej połowie oprócz skuteczności do niewielu rzeczy chyba można było się przyczepić w naszej grze. W drugiej połowie natomiast no ta nerwowość, która dała znać o sobie i w meczu z Wejherowem w końcówce i tutaj była widoczna. Ja uważam, że dążyliśmy za wszelką cenę do zwycięstwa w tym meczu i nikomu w szatni nie odmówię tego, że chciał. Czasem po prostu brakuje. Czasem brakuje umiejętności. Szkoda, bo sami sobie zabraliśmy jeszcze cień szansy przed ostatnią kolejką. Więc no nic mądrzejszego nie wymyślimy. Skupiamy się już na tym, co czeka nas za 2 tygodnie. Niczego jeszcze w tym roku nie przegraliśmy. Chcę to mocno podkreślić. Ja wierzę w ten zespół i wierzę w to, że możemy w barażach pokazać się z dobrej strony. Dziękuję. Bardzo proszę. Władek, proszę. Chcę się zapytać. Padła bramka, ale chyba nie na tym stadionie, prawda? Tak myślę właśnie, panie redaktorze. Wszyscy wiemy, o co chodzi. A drugie pytanie troszeczkę, no, nimi trener wytłumaczy, po co w kadrze w 18 meczowej na ławce dwóch środkowych obrońców było. No i trener sobie zamknął zmianę, nie było, nie ma Szpaka, nie ma Kołajczaka. No praktycznie trener nie miał kogo prowadzić. Tak, panie redaktorze, tylko nie bierze pan... Ale to dwóch środkowych obrońców. Mogę? Odpowiem, panie redaktorze, ponieważ Mikołajczak ma staw skokowy zbity, nawet nie będzie trenował w tej chwili, więc kontuzja wykluczyła go z osiemnastki. Co do Szpaka, również nie wyglądał za dobrze w poprzednich treningach i znowu odzywa się ból nogi. Może państwo o wszystkim nie wiecie, ale wzięliśmy tak naprawdę dzisiaj wszystko, co mieliśmy zdrowego. Jeszcze jedna rzecz miała na to wpływ, bo tego nie bierzemy pod uwagę, to że Spychała ostatnio jest bardzo eksploatowany. I braliśmy również pod uwagę zmianę młodzieżowca za młodzieżowca, w formie Zakrzewskiego, a przesunięcia Kościelnego nieco wyżej w końcowej fazie meczu nie wyszło i to tyle. Tu chcieliśmy się troszeczkę zabezpieczyć z młodzieżowcem, natomiast Maćka trzymaliśmy na czwartą zmianę do środka. No, nie będę ukrywał, że nie tak ten mecz chcieliśmy ułożyć i zastanawialiśmy się nad tym właśnie, czy nie zastąpić eksploatowanego Spychały w którymś momencie Zakrzewskim w linii obrony. I stąd po prostu taki pomysł. Nie był to jakiś wymysł taktyczny, tylko bardziej pod względem tego, że młodzieżowiec za kolejnego młodzieżowca. Stąd taki pomysł taktyczny. Czy jest trener zadowolony z gry w drugiej połowie kapitana Zbogiela? Generalnie myślę, że w drugiej połowie z jasnych punktów to niezbyt wiele. Przede wszystkim sytuacji nie stwarzaliśmy, chociaż myślę, że Legionowi na nic nie pozwoliliśmy również. No, szkoda, że ten błąd przytrafił się Mateuszowi, który zagrał kapitalne spotkanie. I niestety tak w piłce bywa. Dzisiaj błąd Mateusza, a ja jestem pewien, że Mateusz wyjdzie jeszcze mocniejszy z tej sytuacji. Na pewno mamy problem z komunikacją, jeśli chodzi o linię obrony, ale uważam tą sytuację za kompletnie przypadkową. I tak jak mówię, gdybyśmy widzieli od 90 do 93, to my nie mamy prawa tego meczu nawet zremisować, ale pretensje tylko do siebie, ponieważ sytuacje, które mamy w pierwszej połowie, musimy strzelać i zupełnie inaczej rozmawiamy. I to był klucz. Chcieliśmy zacząć bardzo agresywnie, chcieliśmy narzucić swój styl, udało się. Chcieliśmy kreować grę, chcieliśmy tworzyć sytuacje, były. Duża ilość stałych fragmentów. Nie udało się, bardzo mocna nasza broń, zresztą Legionowia widać było, że jest na to doskonale przygotowana. Coś dzisiaj nie wpadło, ale żeby zabrać któremuś z nich, tak jak pan pytał o Dawida, Dawid dał z siebie wszystko, nie zawsze wychodzi, panie redaktorze. Ja więc ten mecz podsumowuję piłkarsko jako taki, który nam na pewno nie wyszedł wynikowo, bo tak jak mówię, jeśli chodzi o pierwszą połowę, to nie bardzo mam oprócz skuteczności do czego się przyczepić. W drugiej troszkę za mało tych sytuacji, bo tak naprawdę oprócz Staśka czy złego przyjęcia Darka w końcówce meczu, to tych sytuacji nie tworzyliśmy zbyt dużo. I to był na pewno kłopot w drugiej połowie. Liczyłem, że te zmiany nieco więcej nam dadzą, czyli Darek na przykład, bo tego miejsca na bokach zrobiło się nieco, ale znowu jednak nie. Zmiana Mateusza Stomporskiego również spowodowana kartką. Nie chcieliśmy też ryzykować gry w dziesiątkę, bo graliśmy o zwycięstwo w tym meczu. To znaczy, rozumiem, że jest to mecz ligowy i tu się nic jeszcze nie działo, ale chyba dramat by był, gdybyśmy w barażu stracili bramkę w 93 minucie przed korzystnym dla siebie. Oczywiście, że tak, w ogóle. Ale co z tym zrobić, to jest to trzeci mecz. Trzeci mecz w podobnych okolicznościach, niestety. Wyciągać wnioski, panie redaktorze, nie ma na to recepty, bo gdybyśmy mieli, to byśmy wyeliminowali problem z Warty, z Wejherowa. Nie wiem, na tą chwilę.
Pamiętajmy też, że za chwilę wraca nam Paweł Tarnowski, tego ruchu będzie, tego ruchu kadrowego również będzie nieco więcej, więc no jest tak, jak jest na tą chwilę, ale tak jak mówię, niczego jeszcze nie przegraliśmy. Ja wierzę w ten zespół, bo wiem, że możemy to zrobić lepiej.